Zorganizowaliśmy festyn policyjny. Bardzo się cieszę, że przyłączyły się również zaprzyjaźnione służby mundurowe, instytucje pozapolicyjne. Świadczy to jedynie o tym, że nam wszystkim zależy na bezpieczeństwie dzieci. Z przytupem zaczęliśmy wakacje, no w dniu tego trzeciego zakończenie roku szkolnego. Dzieci będą wyjeżdżały na wakacje, będą spędzały wakacje nad wodą, w górach. To jest też chwila na to, żeby porozmawiać z nimi o bezpieczeństwie, żeby uświadomić im, że wakacje to wakacje właśnie z wyobraźnią, żeby być świadomym tych zagrożeń, które mogą się pojawić. Pojawiło się bardzo dużo uczniów ze szkół podstawowych, przedszkolaków, co ogromnie nas cieszy. Mamy tutaj dużo atrakcji, dzieci mogą się nauczyć udzielania pierwszej pomocy, zapoznać się właśnie z służbą codzienną tutaj pracowników i policjantów, funkcjonariuszy policji. Jest to doskonała okazja, żeby też oswoić młode dzieci, małe dzieci z mundurem. Tak? To jest taka sytuacja, kiedy dzieci mają wiedzieć, że coś się złego dzieje, żeby wiedziały, żeby właśnie zwróciły się do policjanta o pomoc. Bardzo się cieszę, że chętnie przyszły, chętnie uczestniczyły w zabawach, konkurencjach, które dla nich przygotowaliśmy. Przygotowaliśmy dla nich atrakcje w postaci gry wielkoformatowej Zagraj ze mną w bezpieczeństwo. Dzieci razem z policjantami ćwiczyły swoje umiejętności, celowość, podrzucały piłki, były też alkogogle, dorośli mogli się również zmierzyć z torem przeszkód, różnie to wychodziło. Było miejsce, gdzie dzieci mogły właśnie na leżakach wypocząć, napić się zimnej lemoniady, zjeść słodkie jabłko. Dużo atrakcji było przygotowanych, strażacy również przygotowali mnóstwo atrakcji. Dzieci mogły zobaczyć sprzęt strażacki, jak wygląda, jak są wyposażone samochody. I nie tylko strażacki, bo również nasz bus policyjny był. Dzieci mogły zasiąść za kierownicą samochodu. Mega frajdę to sprawiało dzieciom i bardzo nas to cieszy, bo ten festyn policyjny właśnie został dzisiaj zorganizowany z myślą o dzieciach. Nie wykluczamy, że edycje festynu policyjnego będą kontynuowane w następnych latach. Zbliżający się sezon powoduje to, że jest coraz więcej akcji profilaktycznych tego typu. Wspólnie z policją, strażą miejską, strażą pożarną, służbą więzienną spotkaliśmy się dzisiaj akurat w Koszalinie na Wodnej Dolinie. Jest to jeden z kilku etapów przedstawiania profilaktyki bezpieczeństwa nad wodą, spędzania bezpiecznego czasu podczas tegorocznych wakacji, zbliżających się wakacji nad polskim wybrzeżem, nad jeziorami, na basenach tak naprawdę zewnętrznych, wszędzie gdzieś, gdzie można wejść z rodziną, spędzić miło czas i bezpiecznie. Ale jak to zrobić? No właśnie. Właśnie. Uczymy dzisiaj udzielania pierwszej pomocy, czyli jak zachować się w momencie, kiedy mamy osobę nieprzytomną, nieoddychającą, jak wezwać pomoc, jak zareagować i co należy zrobić, jakie postępowanie. Ale też najważniejsze przed zbliżającym się sezonem jest to, jak zachować się na plaży, jak się bezpiecznie przygotować do kąpieli. Co należy zrobić, czyli leżąc cały dzień na plaży, nagrzane ciało, zimna woda, jest to bardzo złe połączenie. Stopniowo należy schłodzić organizm, nosić czapkę, pić dużo wody, ponieważ będzie nam bardzo fajnie, ciepło i wygodnie na plaży leżąc, ale po 4 godzinach spędzania czasu na plaży bez nawet dobrego nawodnienia, bez cienia, możemy dostać udaru słonecznego i kolejna tragedia jest już gotowa. Na pewno należy pilnować dzieci. Numer telefonu pod czapeczką, numer telefonu na opasce, numer telefonu na spodenkach, napisany nawet mazakiem. Jest to jedna z opcji, tak naprawdę, do której nie powinniśmy dopuścić, ponieważ dzieci trzeba pilnować. Trzeba pamiętać o tym, że dziecko, które się oddali na metr od rodziców, nie jest w stanie już wrócić przy tysiącach osób, które są na plaży. Dziecko nie pamięta, nie ma orientacji. Dla niego każdy człowiek jest taki sam, zwłaszcza na plaży, stroje kąpielowe, kąpielówki, fajne piłki, fajne zabawki, ktoś ma wiaderko. Dziecko nie zauważymy, dziecko odsunie się i mamy kolejną tragedię. Szukamy dziecka, jest panika, jest zimna woda, są ratownicy. Dlaczego o tym mówię? Czerwona i biała flaga. Kąpiemy się tylko przy białej fladze w momencie, kiedy jest bezpiecznie i ratownicy stwierdzają. Ratownicy nie zakładają czerwonej flagi, bo im się tak podoba, tylko robią to dla naszego bezpieczeństwa. Co zrobić, kiedy nie ma flagi i nie ma ratowników?
staramy się nie kąpać, każdy wchodzi na własną odpowiedzialność, również bardzo dużo interwencji, zeszły rok pokazał, jest na miejscach niestrzeżonych, pomimo iż czerwona flaga wisi, idziemy 100 metrów dalej, wchodzimy, bo ratownik nie może nam zabronić wejść do wody. Prawda, ratownik nie może nam zabronić, ratownik nas poinformuje o zagrożeniach, które czekają, ale niestety ratownik będzie później musiał poświęcić czas, poświęcić swoje życie i zdrowie, narazić to, żeby ratować kogoś. Kto chciał wejść tak naprawdę na chwilę, zmoczyć nogi, fala była na tyle duża, że go wciągnęła i z wakacji wraca już z rodziną, ale odwieziony przez samochód. Ale trzymajmy się tego, żeby było bezpiecznie, róbmy wszystko, kąpmy się bezpiecznie, spędzajmy ten czas, żebyśmy mogli po tych wakacjach, po tym sezonie letnim spotkać się na takiej profilaktyce i powiedzieć, jak fajnie było i jak się cieszyliśmy tegorocznym sezonem letnim.